Добрый вечер, Państwu! Континуując наше вакаційне подорожжя по билих інфлантах польських, знов вертаємо до Динебурга. Тим разом оповіємо Państwu о мній люб бардій знаних місцях пам'яті, таких як Крзиже польських легіоністів на Слободці і цминтажу католіцьким, таблице, упам'ятняюнце польський консулат Грзегорза Фітельберга, діалачі АК, споткання маршалка Єзефа Пілсудського з генералом Янисем Балодисем, помнік Стефана Баторего люб храб'єго Леона Платера і повстанців стичньових. Сердечні запрошам до спільного обійження нашого нового програму. На початку нашого програму на крутко зайжимо до Галерії Дому Польського на отварcie вистави «Polacy w Lipawie». 8 sierpnia wystawa «Polacy w Lipawie» dotarła do Dyneburga. Otworzył wystawę prezes ZPL Ryszard Stankiewicz, przybliżając przybyłym na wystawę gościom wkład lipawskich Polaków w historię i rozwój miasta. Obecna na otwarciu wystawy kurator Krystyna Barkowska udzieliła wywiadu akcentom polskim. Ogromnie się cieszymy, że we współpracy z Instytutem Kultury Polonika udało się przede wszystkim zrealizować ten fenomenalny projekt. Projekt poświęcony Polakom w Lipawie, który się składa z kilku etapów. Pierwszy etap to książka, rewelacyjna książka autorstwa Marka Głuszki i wystawa, którą dzisiaj mamy zaszczyt otwierać w Domu Polskim przy ulicy Warszawskiej. Wystawa obrazuje i pokazuje wielowiekowy wkład Polaków w rozwój miasta Lipaja. Były to osoby, które swoją pracą, swoimi środkami finansowymi wspierały, rozwijały miasto. Były to osoby, którzy budowali kolej lipawską. Były to osoby, które inwestowały w struktury finansowe, byli właścicielami banków. Były to osoby, które otwierały w Lipawie swoje studia fotograficzne i uświetniały tą historię dziejów Polaków w Lipawie. Były osoby, którzy zasłużeni są jako aktorzy, są osoby, które zasłużeni są jako badacze, jako naukowcy, jako farmaceuci. Przede wszystkim najbardziej chyba znaną i popularną osobą wśród Polaków w Lipawie jest nam znany prezydent Rzeczypospolitej Polski w okresie międzywojnia, Gabriel Narutowicz, który chodził do gimnazjum w Lipawie wspólnie ze swoim bratem. Warto podkreślić, że wkład Polaków w Lipawie był zupełnie inny niż Polaków w Ładgalii. Jeśli Polacy w Ładgalii byli przede wszystkim właścicielami dworków ziemskich, posiadali swoją własność, więc pracowali dla dobra swojego i dla dobra oczywiście społeczeństwa. Natomiast Polacy w Lipawie to zasadniczo były osoby, którzy przyjeżdżali do Lipawy, inwestowali w Lipawie, zostawał po nich duży ślad. I być może w przyszłości opuszczali to piękne miasto. Warto podkreślić, że ogromna praca i ogromny wysiłek badawczy, historiograficzny pana Marka Głuszki został oceniony. Książka, którą trzymam w ręku i mam zaszczyt prezentować Państwu, została odznaczona jako najlepsze wydawnictwo 2018 roku. Można ją nabyć przez internet, klikając na stronę Instytutu Polonika w zakładce wydawnictwa i wydawnictwo z przyjemnością wyśli Państwu. A przede wszystkim też polecam zapoznanie się z wystawą. Jest to tylko i wyłącznie nieduża część projektu, ale warta obejrzenia, warta poznania. Oczywiście i naszym dużym marzeniem zawsze pozostanie wydanie kolejnych pozycji historycznych poświęconych Polakom w Dyneburgu, Polakom w Lipawie, Polakom w Rydze, Polakom w Krasławiu i być może w Rezeknę. W czerwcu mieliśmy okazję otworzyć wystawę w Lipawie, w miejscu, które ona obrazuje i które pokazuje. Obecnie wystawa jest w Dyneburgu. Po Dyneburgu pojedzie do Polski i będzie podróżowała po wszystkich polskich miastach, więc Polacy w Polsce też poznają historię Lipawy, historię Łotwy i zostaną zachęceni do być może podróży i zbadanie historii, zbadania dziejów i kultury tego pięknego kraju i tych pięknych regionów jak Kurlandia, jak również i Ładgalia. Wystawę można obejrzeć w Domu Polskim do końca sierpnia. Serdecznie zapraszamy.
A teraz wracamy do obiecanej na początku naszego programu podróży historycznej po miejscach pamięci w Dyneburgu. W Dyneburgu, który bez wątpienia można nazwać współczesną stolicą łotewskich Polaków, mieszka około 13 tysięcy, czyli prawie 14% Polaków. Kiedy w sierpniu 1988 roku wznowiono działalność Związku Polaków na Łotwie, a w Dyneburgu powstał oddział Promień, jednym z celów organizacji było przywrócenie pamięci historycznej o Polakach oraz ich wkładzie w rozwój państwa łotewskiego. Na wjeździe do miasta olbrzymi pomnik Stefana Batorego przypomina nam, że historia Dyneburga jest ściśle związana z historią Rzeczypospolitej. Na brzegu rzeki Szunicy, po odzyskaniu Inflant przez Polskę, w pobliżu moskiewskiego Szańca, król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski i inflancki, a także książę siedmiogrodzki Stefan Batory, wybudował nowy zamek i ulokował nowe miasto Dyneburg, któremu 26 marca 1582 roku nadał magdeburskie prawa miejskie. Autorem projektu pomnika jest dyneburski artysta Romuald Kibowski. Przedstawia on tarczę zegara, na której są odzwierciedlone wszystkie historyczne nazwy miasta, a także podobizna i podpis Stefana Batorego. Monument został odsłonięty 28 czerwca 2018 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz prezydenta Republiki Łotewskiej Rajmund Sawejuonisa. Stefan Batory był wybitnym władcą Rzeczypospolitej, który umacniał pozycję państwa w regionie, dzielnie stawiając czoła zagrożeniom ze strony państw ościennych, w szczególności Carstwa Rosyjskiego. Prowadząc zwycięską wojnę, skutecznie wyparł z terenów dzisiejszej Łotwy wojska cara rosyjskiego Iwana Groźnego. Kolejne, bardziej smutne karty historii Polaków odkrywamy w twierdzy Dyneburg, gdzie obok budynku arsenału artylerii znajduje się pomnik poświęcony hrabiemu Leonowi Platerowi i innym bohaterom powstania 1863 roku w Inflantach Polskich. Wybuchło ono na południu Inflant 13 czy 25 kwietnia, kiedy na rządowy transport broni i amunicji na drodze z Dyneburga do Dzisny brawurowego napadu dokonał polski oddział żołnierzy z 50 ochotników. Leon Plater początkowo zaangażował się w przygotowanie do powstania na skutek propagandy. Nie był przywódcą, lecz całą winę wziął na siebie, aby chronić innych. W Ładgalii wykorzystano polskie powstanie, aby zaatakować ziemian Polaków, spalić i zniszczyć ich majątki, a ich samych uwięzić. Hrabiego Platera przetrzymywano w twierdzy podczas śledztwa, a później został tutaj stracony. Nie wiadomo, gdzie został pochowany. W różnych źródłach możemy znaleźć informację, że jego ciało spoczywa niedaleko szosy Ryga-Dyneburg, a w innych, że został pogrzebiony w trzecim bastionie twierdzy. W 2013 roku ten pomnik odsłonili prezydent Polski Bronisław Komorowski i prezydent Łotwy Andris Berzinś. Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach polsko-łotewskich była kampania ładgalska, czyli operacja Zima. Na przełomie 1919 i 1920 roku polskie wojska wsparły swych łotewskich sojuszników, w efekcie wyzwalając tereny Ładgalii spod bolszewickiej okupacji. Tutaj walczyło około 35 tysięcy żołnierzy polskich pod dowództwem generała porucznika Edwarda Rydza-Śmigłego. Najważniejszym miejscem upamiętniającym żołnierzy polskich poległych w Ładgalii był cmentarz na Swobódce w Daugavpils, gdzie pochowano 237 żołnierzy, którzy walczyli z bolszewikami. Później, w czasach radzieckich, cmentarz zdewastowano. Tutaj znajdowało się nawet wysypisko. W 1992 roku miejscowi Polacy postawili na miejscu cmentarza 13-metrowy krzyż betonowy z napisem „Żołnierzom Polakom poległym na tej ziemi” oraz imionami poległych. Autorami projektu są artysta plastyk Romuald Kibowski i architekt Wanda Baulina. W 2014 roku przeprowadzono renowację krzyża, po której ustawiono na nim orła Wojska Polskiego. Znaczenie pomocy polskiej w wyzwoleniu Ładgalii trudno przecenić. Operacja Zima przyspieszyła scalenie regionów Łotwy w jedno niepodległe państwo.
Przy ulicy Gimnazji S11 w 1996 roku ustawiono tablicę upamiętniającą spotkanie marszałka Józefa Piłsudskiego z łotewskim generałem Janisem Balwodisem, które odbyło się 27 stycznia 1920 roku po udanej kampanii łotgalskiej. Za udział w wyzwoleniu Łotwy marszałek został odznaczony orderem Lać Plesisa pierwszego stopnia. Nawet dzisiaj jego imię brzmi w Dyneburgu codziennie, ponieważ marszałek Józef Piłsudski jest patronem Gimnazjum Polskiego w Dyneburgu. Obecnie w Daugavpils nie ma żadnej polskiej placówki dyplomatycznej, ale tak nie było zawsze. Przy ulicy Muzeje 6, która w okresie międzywojennym była ulicą Karawanes, a później ulicą Pułkownika Briedisa, w pięknym, eklektycznym, odnowionym budynku znajduje się płyta upamiętniająca konsulat Rzeczypospolitej, który mieścił się w tym budynku od 1930 do 1939 roku. Pierwsze polskie przedstawicielstwo w Dyneburgu działało w latach 1917-1918. W 1920 roku w Dyneburgu otworzono pierwszą agencję konsularną polską. Rok później, w roku 1921, podniesiono jej rangę do konsulatu. Początkowo konsulat mieścił się przy ulicy Teatra 8, lecz później, w roku 1930, zakupiono na potrzeby konsulatu ten oto budynek. Konsulat podejmował różne inicjatywy integrujące polskie środowisko. Od 1934 roku wydawał także periodyk Nasze Życie. Tablicę pamiątkową odsłonięto w roku 2012. Kolejnym punktem ważnym dla Polaków jest tablica pamiątkowa Grzegorzowi Fitelbergowi, wybitnemu polskiemu dyrygentowi, kompozytorowi i skrzypkowi, który urodził się w Dyneburgu 18 października 1879 roku. Grzegorz Fitelberg był synem muzyka wojskowego, który po ukończeniu Warszawskiego Instytutu Muzycznego został skrzypkiem w Teatrze Wielkim w Warszawie i Filharmonii Warszawskiej. Jego kariera artystyczna przebiegała w Polsce, w Rosji, w Europie Zachodniej i w Ameryce Południowej. Od 1947 roku kierował Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Ponieważ nie zachował się budynek, w którym mieszkał twórca, tablica pamiątkowa w 2005 roku została ustawiona na fasadzie dawnego Konserwatorium Narodowego przy ulicy Michoelsa 58. Na cmentarzu katolickim w Daugavpils jest bardzo dużo grobów znanych i zwykłych Polaków. Już prawie od 150 lat to miejsce jest ich ostatnią przystanią. Z prawej strony od wejścia centralnego, około 50 metrów od kaplicy, znajduje się zespół monumentów wzniesionych przez Polaków. W centrum znajduje się grób nieznanego żołnierza Armii Polskiej, który według Jarosława Sozańskiego został ustawiony w 1920 roku. W roku 1991 została przeprowadzona renowacja grobu. Tuż obok ustawiono dwa krzyże z płytami granitowymi ku pamięci Leona Platera i powstańców styczniowych, a także nauczycieli i działaczy społecznych, którzy ulegli represjom stalinowskim. Kilka metrów dalej znajduje się symboliczny krzyż dedykowany żołnierzom polskim, którzy walczyli o niepodległość Łotwy w latach 1919-1920. Najnowszym elementem zespołu pomników jest metalowy krzyż dedykowany pamięci Polaków-Sybiraków z Dyneburga i okolic, który został ustawiony w 2009 roku. Nieopodal znajduje się również grób Henryka Świerkowskiego, pierwszego prezesa Promienia. Ostatnie miejsce, do którego dzisiaj zajrzymy, to Dom Polski, który Polacy kupili w latach 30. zeszłego stulecia. W Domu Polskim na Warszawskiej znajduje się tablica upamiętniająca kresowych żołnierzy wachlarza. Wachlarz, czyli wydzielona organizacja dywersyjna Armii Krajowej, stworzona latem 1941 roku w związku z wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej. Celem wachlarza było inicjowanie akcji dywersyjnej na terenie wschodnim dawnej II Rzeczypospolitej. Płytę, która została wykonana w 50. rocznicę wachlarza, początkowo ustawiono przy Domu Polskim, lecz dzisiaj znajduje się w holu i codziennie obok niej przechodzą dziesiątki ludzi, którzy mogą cieszyć się wolnością, również zawdzięczając żołnierzom Armii Krajowej. Na zewnątrz przy Domu Polskim mamy jeszcze jedno miejsce upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej.
Memoriał żołnierzom AK 5 odcinku wachlarza z Inflant, którzy tragicznie zginęli w 1944 roku. Stworzone lub odnowione na przestrzeni lat miejsca pamięci pokazują ogromną chęć Polaków do kultywowania polskości i manifestowania wkładu rodaków w historię Łotwy i całego świata. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone chwile, a także serdecznie i gorąco zapraszam do oglądania naszych kolejnych programów przy ekranach telewizorów lub w internecie. Życzymy Państwu wspaniałej wakacyjnej zabawy. Do zobaczenia w następnych akcentach polskich.